I teraz, dzisiaj, 3 października 2021 roku, spotykamy się tutaj na wielkiej gali finałowej 6. już edycji konkursu historycznego Patria Nostra. Na scenie za chwilę pojawią się dwie bardzo ważne osoby. Zapraszam na scenę fundatora Fundacji Patria Nostra oraz członka Warszawskiego Bractwa Kurkowego, pana Mirosława Gryko, a także prezes zarządu fundacji, panią Natalię Wołyniec. Powitajmy ich gromkimi brawami. To dla nas zaszczyt gościć najwspanialszą polską młodzież, autorów wspaniałych filmów, za które zobaczymy. Chciałem także powitać przedstawicieli naszych mecenasów, patronów, fundatorów nagród, wszystkich instytucji, dzięki którym realizacja tego przedsięwzięcia jest możliwa. I czwarta z drużyna z Ukrainy, miasto Winnica. Dzień dobry. Czy nas słychać? Słychać, oczywiście, słychać. To witamy z Winnicy Ukrainy, z słonecznego centrum Ukrainy z Poddola. Za piękne i mądre przemyślenia, za pielęgnowanie pamięci i poszukiwanie prawdy przekazuję laureatom i wyróżnionym moje gorące gratulacje oraz życzę niesłabnącego zainteresowania minionymi czasami. Jednocześnie serdecznie dziękuję organizatorom za trud włożony w realizację tego wartościowego przedsięwzięcia. Wszystkim zgromadzonym na finałowej gali ślę życzenia niezapomnianych wrażeń oraz wspaniałej atmosfery spotkania. Z poważaniem, Elżbieta Witek, marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Ten konkurs nie mógłby się odbyć, gdyby nie wyjątkowi ludzie, gdyby nie patroni, gdyby nie sponsorzy, gdyby nie fundatorzy nagród, partnerzy. Za chwilę będziemy chcieli uhonorować osoby, firmy, przedstawicieli biznesu, przedstawicieli instytucji i podziękować w ten sposób za ich obecność, za ich wsparcie. To jest wspaniała statuetka, która powędruje do PGNiG jako brać Kurkowa do przekazania nagrody do PGNiG. Podstawowym obszarem działalności PGNiG jest wydobycie gazu ziemnego, ropy naftowej oraz sprzedaż tych surowców. Jesteśmy liderem rynku gazu w Polsce, notowanym na GPW. Gwarantujemy stałość dostaw i najwyższą jakość produktów. Zapewnia to naszym kontrahentom poczucie bezpieczeństwa i warunki stabilnego rozwoju. Chcąc dywersyfikować źródła pozyskiwania surowców, importujemy gaz z rynków zagranicznych. Dzięki temu Polska wzmacnia swoją niezależność energetyczną. PGNiG. Odkrywamy przyjazną energię. PGNiG, wiwat! Wiwat! Pana nie płać, nie trzeba ci się tak jak ja. Serce ma w piersi Z uśmiechem do mnie mów. Ta krew, co z piersi broczy, ta krew to za nasz Lwów. Zabiłem się tak samo. Do pierwszego miejsca przed Państwem film, który wygrał konkurs historyczny Patria Nostra. Myślę o Warszawie. Jako prezydent kochałem ją. Opuścić nie śmiałem, wszak dezerterem nie zostałem. Chciałem, by Warszawa była wielka. Przepraszam, matko Warszawo, pojmali mnie. Niemcy stanęli u ratusza drzwi. Teraz na Pawiaku przebywam. Celę moją oznaczyli, odizolowali. Chcielibym sam bym. Myślę o Warszawie. Być może jeszcze ją odwiedzę. Lecz z pewnością nie w tym życiu. Serdecznie pozdrawiam wszystkich Polaków. Starzyński Stef. Pasujecie na laureata jako przedstawiciela szkoły. Dźwigaj to brzemię z chlubą. Pracuj dalej, tworząc kolejne wspaniałe dzieła.